Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimie i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii Zagrajmy w dodatek do gry Elden Ring Shadow of the Erdtree. No i witam was w tej pięknej scenerii tutaj nad tym wybrzeżem, gdzie ostatnio praktycznie skończyliśmy całą tą lokację, ale zostało nam jeszcze jedno miejsce, dokładnie jak tutaj sobie pójdziemy tym modrym wybrzeżem tutaj w to miejsce, tutaj zebraliśmy mapkę, no i tutaj mamy jeszcze taki malutki fragmencik, a malutki nie malutki, wydaje mi się, że jest on dość spory, który sobie właśnie teraz dzisiaj zrobimy. No i jedźmy tam, a w międzyczasie powiem wam, że ja tutaj miałem parę odcinków nagranych pod rząd i teraz nagrywam ten odcinek w jakiejś przerwie i doszły mnie słuchy, jako że tutaj no miałem troszeczkę rzeczy do zrobienia i miałem troszkę odcinków na zapas nagranych, więc doszły mnie słuchy, że Elden Ring został troszeczkę znerfiony ten dodatek, ten Shadow of the Erdtree, że troszeczkę ułatwili jakby twórcy graczom, żeby nie było aż tak ciężko. Weźmy sobie może tutaj, bo nie wiem czy tutaj patrzyliśmy pomiędzy tymi śmiesznymi niebieskimi przyjaciółmi naszymi. Chyba byliśmy tu, dobra. To zjeżdżamy w dół. I właśnie zostało jakoś ułatwione, że wejście w ten dodatek nie jest już taki trudny. No i ogólnie słyszałem, że też nawet powstał jakiś mod, że jest jakaś wersja, że ta gra jest jeszcze łatwiejsza. Osobiście mogę wam muszę wam przyznać, że mi się to tak średnio podoba, bo ja ogólnie nie lubię jak gry single player, no że dla jednej osoby, że są jakieś nerfione czy tam zmieniane. Moim zdaniem już takie wersje jakie wyszły powinny być, jeśli chodzi o poziom trudności, ale trudno, mam nadzieję, że to nie wpłynie za bardzo na rozgrywkę, mam nadzieję, że będzie ta gra tak trudna jak jest, bo mi osobiście sprawia dużą satysfakcję granie w trudne gry, więc mam nadzieję, że bardzo mi to nie wpłynie na rozgrywkę. No wiem, że tutaj chodzi o to, że więcej tych ostro drzewa dawali, no i ogólnie no, żeby właśnie łatwiej było się levelować. Też zmienili troszeczkę skalowanie, no zobaczymy, mam nadzieję, że będzie trudno, że nie będziemy narzekać na poziom trudności, że teraz nagle jest za łatwo. No i mamy, patrzcie, krzyż Miqueli, kolejny, mamy tutaj właśnie ten odłamek ostrodrzewa i mamy też właśnie krzyż, porzucam tu moje wątpliwości i wahanie, okej, czyli Miquella sobie tutaj to porzucił, nie ma tutaj żadnego NPC-a, co ciekawe przy tym krzyżu, zazwyczaj oni tutaj raczej siedzą. No ale nie tym razem, no spoko. Jak się to nazywa? Krzyż na modrym wybrzeżu. Nie za oryginalna nazwa, ale okej, niech będzie. Ale przynajmniej będzie łatwo znaleźć. No zobaczcie, tam właśnie z drugiej strony już mamy tego wielkiego smoka. Ciekawe czy on żyje, czy po prostu sobie tak leży. No chociaż patrząc na to, że on się nie porusza, domyślam się, że raczej nie jest za bardzo żywy. Aha, są te głupie kulki. A może ją tak wymanewrujemy słodko? Pięknie. No i spadła. Pięknie zniknęła. To jedna taka będzie, my tam będziemy mogli po tym wejść. No dobra. A może przejdźmy po prostu już to. Ała. O, mocno sobie tutaj strzela w nas. Mamy jakiś przedmiot. Nagrobna konwalia 9. Okej, i co, tutaj sobie przejdziemy, tak? Czy też nie? Zastanawiam się, czy my tutaj powinniśmy wskoczyć, czy bardziej tam. Dobra, tu mi się wydaje, że nie, tylko tutaj sobie przeskoczymy, udało się. Dobra, i jesteśmy teraz, jak rozumiem, właśnie na tym wyższym, fajnie. Fajnie, tylko czy to coś będzie? Ja muszę przyznać, że te modre wybrzeże to naprawdę jest piękna ta lokacja, bardzo mi się podoba te niebieskie kwiatki, które tutaj są. Tylko na razie jest tutaj dość pusto akurat w tym miejscu. O, jest ktoś. A, to ty. A, to te ciernie to tam nie są jakimś wielkim wyzwaniem. Aha, nie są jakimś wielkim wyzwaniem, a tu mnie nieźle ciepnął. No, nie są jakimś wielkim wyzwaniem. Oczywiście musiałem to powiedzieć i od razu mnie zabił. Typowe z mojej strony, zawsze tak mówię i zawsze potem ginę, ech, no dobra, trudno, trzeba trochę się rozgrzać, no na moje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że troszeczkę znowu miałem przerwy w Eldena, chociaż oczywiście no ja, i pewnie nawet jakbym nie miał to też bym tu zginął, bo jak zwykle za bardzo pewny siebie jestem czasami, a potem takie sytuacje się zdarzają. No spróbujmy jeszcze raz tam przejść. Może tędy się uda. Hop. Dobra, super. No i gdzie ty jesteś? Gdzie on nas tam zabił? Tu jest, dobra. Może by tak go zajść od tyłu? W sumie on nas nie widzi. A nie wiem, czy go da się zbackstabować? O, da się. Spoko. To fajnie. No. Teraz lepiej. To wyszło. Dobra, zabieramy duszę. Które mi w sumie za bardzo nie przydadzą, no ale zabieramy je. Tu mamy jakiś przedmiot. Książka z przepisami ucznia świętej Triny. Jedynka, pierwszy taki przedmiot. A te książki z przepisami to pewnie tam coś do ulepszeń. Nam, znaczy do rzemiosła nam coś wpadnie. No, zobaczcie, tam na dole coś jest. A zaraz sobie to sprawdzimy. Tylko czy tutaj jeszcze coś będzie? No chyba nie. I co, musimy tutaj zejść, tak? Jak rozumiem. Się staram zorientować, gdzie my jesteśmy. No dobra, no tutaj po drugiej stronie tego. Okej, tu sobie skakaliśmy. Czyli możemy jeszcze przeskoczyć, jak rozumiem, tutaj. I zobaczcie, tam w ogóle będzie jeszcze przejście gdzieś dalej. Tu jest też jakiś legendarny przedmiot. Wielka nagrobna konwalia. Widzę łapkę na dole. No akurat te łapki to mogłyby szczerze nie wracać. Czekajcie, gdzie my tu pójdziemy? Tutaj na dole. Dobra, tutaj mogłaby być jakaś jaskinia w sumie. Kto się zapowiada? To tutaj bym sobie w sumie, zanim zejdziemy, bym sobie jeszcze tutaj wjechał. Czy tutaj będzie jakieś miejsce ukryte? Czy gdzie tutaj przejedziemy? Czy się okaże, że tam nie musiałem w ogóle przeskakiwać, tylko i tak możemy tutaj jakoś się dostać? Aha, i tu sobie wrócimy tutaj. Dobra, nie zauważyłem nawet tego przedsionka, że tutaj tak możemy sobie wjechać. No, dobrze wiedzieć. Będzie łatwo się wrócić, jakbyśmy zginęli, a na tych łapkach jest to prawdopodobne. Okay, jak widzę, że ten fragment też nie jest za duży, bo tutaj wodą chyba się nie przedostaniemy. O, czy ja się zabiłem właśnie? O, już myślałem. Leczmy się, tu jest ta łapka. O jajko, no tak, oczywiście. Ach, nienawidzę tych łapek. Leczmy się. Na szczęście druga nas nie zauważyła. Jeśli mam, no jak wiecie pewnie już dobrze, tak jak wam wielokrotnie mówiłem, niestety nie spodziewałem się, że będę musiał to mówić ponownie, ale łapki wróciły. Na łapki najlepiej walczyć bez konia, jest zdecydowanie łatwiej. O ile można to nazwać łatwą walką, bo te łapki są bardzo irytujące. A to ładnie siadło. Och, całe szczęście. Jeszcze ją przebijemy, patrzcie. No i dobrze. Pytanie, czy my tutaj na tą wodę to jakkolwiek wjedziemy, czy... Okej, patrzcie, tu już się kończy. No dobra, no i tu jest koniec. Znaczy tam, jak rozumiem, nie dojedziemy na tamto. Tak się staram wypatrywać. No dobra, no chyba nie przejedziemy, co? Chociaż, kurczę, może i przejedziemy tam, dobra, to by było piękne. No ale tu nas czekają jeszcze parę łapek. Nie wiem, czy jest sens je w ogóle pokonywać tutaj. Możemy wjechać na górę i może sobie odpuścimy, chociaż już widzę, że tamta w nas strzela. No to bardzo chciałem sprawdzić, czy coś po prostu jest. Ale jak widzę, nie, no i rzeczywiście przepłyniemy sobie na tamtą stronę. Dobra, to ja sobie odpuszczę te łapki. Po prostu sobie przepłyniemy. I niech się uspokoją. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie. No bo tutaj rzeczywiście da się przejechać bez problemu. Spoko, w pierwszej chwili mi się wydawało, że nie będzie się tak dało. Taka mgła. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy tu się będzie jeszcze dało dalej przejechać? Nie wiem, zobaczymy. Okej, są łapki. Zabijmy. Oho, już zaczynałem swój taniec dziki, te łapki. Ech, naprawdę. Niby na hita padają, ale irytujące są. Dobra, to może wpierw tutaj się udamy. Bo tutaj mi się wydaje, że to będzie już taka droga bez jakby wyjścia i tam z drugiej strony sobie wjedziemy. Tam w sumie też moglibyśmy tą katanę wtedy przetestować, ale zobaczmy wpierw, co tu za przedmiot. Nagrobna konwalia. Okej. Ruiny palców Ria. A tam w dole wygląda to bardzo jak walka z bossem. No i zobaczcie, teraz mamy tak, tutaj mamy drogę, tam mamy drogę, tam też kurczę mamy drogę i co sobie tutaj zejdziemy na te palce? Dobra, a jak to wygląda na mapie? Tu są te ruiny palców, a jeszcze możemy z tamtej strony w ogóle sobie wejść. Ciekawe, ciekawe to wszystko. Myślę, że pójdziemy sobie od tamtej strony, nie od tych palców, tylko od tamtej komnaty smoków, jamy smoków, tam sobie pójdziemy. Ale na razie chodźmy jeszcze tutaj, bo może tam na końcu coś jeszcze będzie. Jeszcze wrócimy sobie tam w drugą stronę, żeby to modre wybrzeże już skończyć na, że tak powiem, na 100%, żeby całe zeksplorować. No trzeba sobie to jakoś dzielić. No tutaj naprawdę ten dodatek no jest na razie duży. A coś tu jest. Nie będzie to żadna jaskinia, tylko będą to przedmioty. Run Królestwa Cieni dokładnie. No i tu już się kończy droga. Dobra, to wiecie co? No to chodźmy tutaj, no i jeszcze zbadajmy tu, bo tu wydaje się, że mogło być coś ciekawego. Także chodźmy tam. Sprawdźmy, sprawdźmy. Pewno nie zaszkodzi. Dobra, jak my tu sobie pojedziemy? No chyba cały czas prosto, tak? I tam są znowu te niebieskie, nie wiem, dżownice, powiedzmy. Chyba tak to będzie najlepsza nazwa na nie. Miałem wrażenie na samym początku, że jak one się pojawiają, to one się pojawiają przed jakimiś właśnie kaplicami, czy jakimiś przejściami. Ale... ach, kurczę. Nie zauważyłem tego. Ale dobra, przeżyliśmy ten atak. Bo właśnie mam wrażenie, że one jednak się teraz pojawiają już całkowicie losowo. O, kolejna kulka. Może nas nie trafi? Nie trafiła. Spoko. To kolejna nagrobna konwalia. O. No chodź, 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 weź to. Nagrobna konwalia 9. No jest git. A tu chyba nie ma to schodzić. No nie ma to schodzić, to spadłem oczywiście. Patrzę, ale nie widzę, żeby tam coś było, co by nas mogło zainteresować. Dobra, widzę, że tam na niebiesko, czyli nie powinien nas atakować. Tam z daleka widzę, że jakiegoś trolla będzie w nas rzucał. Już to widzę. No, dużo tych się patrzą na nas, a tam są już na czerwono, co będą chciały nas atakować. O, dobra. Uciekamy, bo tam widzicie, że nas jeszcze rzuca. Mam nadzieję, że będzie tylko jeden ten rzucający. Dobra, uderzmy go jeszcze. Może zaraz. No pięknie się podbiłem. Może zaraz go wytrącimy z równowagi. Chociaż na razie na to nie wygląda. Zabił nam konia. Biedny struga. Ale już żyjemy. Bardzo nie podoba mi się to miejsce, w którym z nim walczymy. Nie możesz się tam troszeczkę odsunąć w naszą stronę, bo tak... takie głupie naprawdę miejsce tam było do walki. Dziwne, że go jeszcze nie wytrąciliśmy z równowagi. A w końcu się udało, no ale teraz to już cię zabije. I tyle z tego będzie. Coś fajnego z ciebie wyleci? No nie no, zwykły ogr, a jednak jakiś duży pęknięty garnek. Spoko, ale to naprawdę nie będzie nic więcej? Bo tu by się wręcz przydało, żeby coś fajnego było. Jakiś boss, coś ten desen, nic? Czy tylko po prostu kolejna nagrobna konwalia? No niby kolejna nagrobna konwalia. Czy ja wiem, czy mi to aż tak bardzo potrzebne do szczęścia? W sumie to chyba nie, no ale może tutaj coś będzie. No jest taki duży obszar, jakiś boss, coś w tym stylu. Na razie zero przedmiotów na tej wysepce, ani zero specjalnych przeciwników. Nie wiem, zobaczymy. No wygląda na taki duży obszar, że naprawdę mogłoby tu coś być. Są też... A, są te gluty. Ojejku, i to te silniejsze. One są, o ile dobrze pamiętam, odporne na ogień. Nieodporne na ogień, więc dość łatwo je tutaj z ognia wziąć. Dajmy sobie spokój. Czy to coś będzie? Jakaś duża dziura. Czy my tam zejdziemy w takim razie? Jest na to szansa. No są te błota, czy jak to tam zwał, tak zwał. Ja tak się rozglądam i tak nasłuchuję, ale na razie jest cicho. To jest jakiś przedmiot. Książka z przepisami ucznia świętej Triny, 2. No to znaleźliśmy 1, znaleźliśmy 2. Ja się zastanawiam, czy tutaj naprawdę jakoś w dół będziemy schodzić. No na to wygląda, zobaczcie, że tutaj mamy zejście. Coś się wydarło, ale... Te takie błota tu są. To dobra, z nimi to naprawdę szkoda czasu. No to zejdźmy tam w dół. I tak się zastanawiam, czy tutaj naprawdę nic nie będzie, ale wydaje się, że jednak coś jest. Trochę takie zejście jak do Nokronu. Tam oczywiście musieliśmy sobie je odblokować. Nie, zobaczymy, co tutaj nas czeka. Są te gluty. A tak szczerze to mam gdzieś te gluty, nie chcę się nawet na nie zatrzymywać. I co, tutaj? Tutaj, dobra. Jest jakiś gościu leży. O, jest na dole też chyba ognisko. Też tamte miejsce odpoczynku nasze. Dobra, no chyba sobie tak zlecimy i tam na dole coś jest zablokowane, patrzcie. Coś jest na złoto, się świeci. Ciekawe, czy my sobie teraz to odblokujemy. Domyślam się, że nie. Też wygląda, jakby dało się stamtąd tam przeskoczyć, ale kurczę, boję się trochę tego sprawdzać. A chyba nie mam wyboru. Dobra, zabijemy się? A nie zabijemy się, bo tu jest droga. Uff. Aż się bałem, że tu tak trzeba przeskoczyć. Dobra, no i dotarliśmy. Pytanie za 100 punktów. Gdzie my jesteśmy? Możemy sobie zwiększyć to błogosławieństwo stru drzewa, aby wzmocnić błogosławieństwo. Kurczę, trochę się boję wzmacniać znowu, żeby rzeczywiście nie było za łatwo. Dobra, dalujemy sobie na razie. Nie będziemy się wzmacniać, bo nie chcę też, żeby to było bardzo łatwo w tym dodatku. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował, że tego nie wzmacniam, no ale najwyżej sobie to wzmocnimy, jak już będę wyczuwał, że jest trochę za ciężko. Zamknięte i ukryte przez Miquellę. Okej, czyli będziemy potrzebować jakiegoś przedmiotu albo pewnego miejsca w grze będziemy musieli przejść, żeby to odblokować. Dobra. To może wejdziemy sobie tutaj przy ten kraniec smoczej jamy i sobie jeszcze tu zbadamy to miejsce, bo wydaje się też ciekawe. A wiecie, zawsze to wyznaję taką zasadę, że zanim pójdziemy z wątkiem głównym, no to warto sobie wszystko poeksplorować. Mi się wydaje, że jest najbezpieczniej, żeby niczego nie ominąć. Jak na razie też specjalnie NPC-ów... No NPC-ów niby spotkaliśmy, ale tak, żeby ich się wątki jakoś rozwinęły specjalnie, to niekoniecznie. I tu jesteśmy przy tej jamie smoka. Jestem bardzo ciekawy, bo wydaje mi się, że tutaj, ile dobrze pamiętam, były też smoki. Ja bym sobie z chęcią sprawdził tą katanę. Wiem, że mówiłem już, że jest taka se, ale może rzeczywiście na te smoki normalne będzie trochę lepsza. No bo zobaczcie, ile tu jest tych smoków. Można powiedzieć, że smok na smoku leży. No, rozumiem same truchła, ale jeden chyba jest żywy. O, patrzcie, coś tu jest. Jakoś wyróżnia się ten znak. Bayle, wcielenie grozy. Znów stoję przed tobą. Czy to jest ten Bayle? Nie wygląda jakoś specjalnie, że tak powiem, groźnie. Ale tutaj rzeczywiście może być ten Bayle, no już mieliśmy o nim dużo, że tak powiem, dużo historii. No nie, no to będzie boss, no zobaczcie, jest ten, możliwość przyzwania, ale to jest Bayle. Nie wygląda jakoś groźnie, no 2 punkty życia. Smokowiec wyszczerbionego szczytu. Nie wiem, no ładujemy go na razie. Wow. Coś tam masz jednak. A na razie nie jest źle, jak normalny smok się zachowuje. Tylko ma troszkę elektryczności. No i wytrąciliśmy go z równowagi. Bardzo miło. No, przeskocz. Chcemy go przebić. No, przebij go. Okej, trzeba uciec. Będzie zionął ogniem pewnie. A nie, naskoczył na nas. I to dość mocno. A teraz będzie zionął. No to odsuwamy się oczywiście. No i lecimy na niego. Chodź tu, smokowiec, chodź. Jak widzę, w ogóle zauważyłem, że ten miecz też jako tako krwawienie aplikuje. Czyli fajnie. Okej, to się odsuwamy przed tym. No, nawet fajny ten miecz rzeczywiście na te smoki. No nie mogę powiedzieć, że nie, no ładnie bije. Ale zdecydowanie lepsze wolne ataki niż szybkie. I po nie, koniec po nim tak naprawdę. Teraz go przebijemy i tyle z tego będzie. Tak mi się wydaje. No, dokładnie. Krwawienie siadło. Pokonano wielkiego smoka. I co, serce dostaniemy czy nie? O, serce. Mięso smoczych łusek. Czy jakiś przedmiot do wykorzystania, co ciekawe. Zwiększa witalność, energię, siłę i zręczność kosztem stopniowej utraty punktów życia. A ciekawe, że możemy zginąć, jak tego przedmiotu użyjemy, czy też po prostu do pewnego momentu nam to traci życie. Ostro zakończony kamień żwirowy. Okej. I co? Przyszliśmy... Czekajcie. Przyszliśmy stamtąd, tak? Czy możemy iść w prawo albo w lewo? W prawo byśmy poszli po tym smoku. To kusi, żeby pójść w lewo. Tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że będzie lepiej. No, zresztą zobaczymy, no i tak wszystko, i tak wszędzie pójdziemy i tak. No nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy. Coś jest. Coś się świeci, jakaś czerwona pałka. To wyrasta z człowieka. Rozkwit smoczej ciepłoty. Patrzcie, coś się dzieje, jakiś wiatr mocniejszy zawiał. No zobaczmy. Czyli ten smok gdzieś tu będzie, ale jeszcze go nie spotkaliśmy. Ten Bayle, bo oczywiście ten to był jakiś tylko czerwony kwiat pulgrytu. Tamten smok to był jakieś popychadło. Mi się wydaje, że tutaj w tym miejscu będziemy walczyć. Tam na dole z tym potężnym smokiem. Tak by zapowiadało to też, co czytaliśmy tutaj, te wszystkie notatki i tak dalej. No, że on tutaj gdzieś będzie. Zresztą nawet ten NPC mówił, że go tam pokonał. No mi się wydaje, że to będzie tam na dole. Ale zobaczymy. Zobaczymy, nie jestem pewny na 100%. Tak na 99 bardziej. Mamy skocznie na górę. Spoko, a tutaj z tej strony? Zejście na dół, są takie szkielety. To na szkielety to lepiej zadziała nasz stary mieczyk. Wiesz, on się ukrył, tu jest wielki miecz samotności. No dobra. Nie chcę mi się z nimi walczyć, tak szczerze. A może po prostu ich pominiemy. Mi się wydaje. Weźmiemy tylko przedmiot. Książka z przepisami nad swój Tyso. Jeszcze sprawdźmy tylko z drugiej strony, czegoś nie będzie. Bo i tak zaraz sobie, wiecie, wirkiem polecimy do góry. Bo tutaj, po tej stronie chyba nic więcej nie ma. Jeszcze zanim wlecimy, to sobie zerknę z tej strony. Jakiś, patrzcie, jaki ogień. Ciekawe, czy to tylko w tej lokacji tak się dzieje. Wydaje mi się, że może tak być. Ale no, trzeba będzie tam zejść na dół i zobaczyć. Tylko nie wiem, z której strony my tam podejdziemy. Ale wysoki skok. Ło. A trochę nienaturalnie to w pewnym momencie wygląda. Ło. Dobra, czy coś na tym moście się wydarzy? A nie za 100 punktów. Te przejazdy przez most. No patrzcie, jak to pięknie wygląda. Aż się boję, czy tutaj na górze go rzeczywiście nie spotkamy, tego Bayla. No nie wiem, no na razie nie mam żadnych wskazówek tak naprawdę. Mi się wydaje, że na dole, ale nie zdziwiłbym się, jakby to on gdzieś tu siedział. Słyszałem jakiś ryk w słuchawkach. Są jakieś smoki, się biją, dobra. Oczywiście się wtrącę w tą ich walkę. Pytanie, czy to będą bossowie, czy po prostu sobie smoki się... Nie wiem, co tu się dzieje, walczymy z dwoma smokami naraz? No dobra, no ja nie narzekam jakby, no widzę, że ten smok wygrywa z tamtym. Nie, mi nie przeszkadza to oczywiście, no bijemy się jak się da. Wow. O kurcze. Dobra, jakoś tako idzie. Na szczęście te smoki nie są aż tak złe. Jak nawet walczymy z dwoma naraz, to jakoś to idzie. Ojojoj. A nas zablokował ten. Wydaje mi się, że może zatrzymy wpierw tego z paskiem zdrowia. Może tak będzie wygodniej. No nie wiem, czy się też... No chyba się biją między sobą, ale tak... Im gorzej idzie teraz. Dobra. Fajnie, krwawienko weszło mu. To tamten, zobaczcie, już nas zionie ogniem. Trzeba się odsunąć. Dobra. No trzeba mieć się na baczności, bo trzeba uważać też na tego drugiego smoka. No właśnie. No właśnie, kurczę, ja się zagapiłem na tego. No i patrzcie, niby już wygrana walka była, ale jednak nas pokonały, no cholerniki. No czuję, że nie musiałem tu ginąć, no oczywiście, ale... No, trudno się mówi. Naprawdę to był pierwszy raz, kiedy te smoki mnie jakkolwiek trafiły. No nie wiem, może poczekać, aż się same wykończą. W końcu ten to zaraz tego zabije. Myślę, że jest to jakiś pomysł, żeby wyczekać jej, niech one się same zabiją. I może w normalnych warunkach bym to zrobił, ale myślę, że sobie poradzimy. Niech one się biją ze mną i damy jakoś sobie radę. Dobra. Może po prostu bijmy tego jednego smoka, żeby ten drugi się na nas nie striggerował, tylko żeby bił też tego smoka, tego smokowca wyszczerbionego szczytu. On wtedy powinien gubić leciutko agro. Oj, uciekamy. Dobra. O, wytrąciliśmy go z równowagi, pięknie. To teraz wejść na niego, go przebić. No, złaź. No, przebij go. O, udało się, już w ostatnim momencie, bo już wstawał. Patrzcie, to tu się w ogóle dzieje. Masakra, uciekajmy. Niech one się biją ze sobą. A, patrzcie, jednak nie, na nas teraz będzie strzelał. No wiesz co, my ci pomagamy w walce, a ty nas tak traktujesz. Dobra, musimy uciec, oczywiście. Hej. Ale ciekawe, te dwa smoki się ze sobą biją. Ciekawe czemu? To im się tak stało? Czemu się tak nie lubią? Nie mogą żyć smoki w zgodzie? Jak widać chyba nie. Gdzie jest ten drugi smog? Ja się muszę znowu odsunąć. Tam jest, dobra. Będzie nas zionął ogniem. Spadamy. Dobra, ten ma mało życia. Ta, tylko że teraz znowu będzie na nas. Ale mocno wpadł. Kurczę, całe HP. Dobra, może tutaj jak się tak wymieniemy, polecimy na tego właśnie smoka teraz. No jak rozumiem, że jak tego za... No żyjemy, ale na farcie znowu. Rozumiem, że jak tego zabijemy, to już ten się nie odrodzi, prawda? No w końcu to boss. Bo się boję, że zaraz nas tamten jakoś trafi ogniem. Czy tamten... O już, właśnie. Tego się obawiałem troszeczkę. Dobra, no jak zieniecie, no to wziącie na siebie. No niezła walka z dwoma smokami. Dobra, wjedziemy na tego, spróbujemy go już wykończyć. Może się uda, się chyba. Dobra, spadamy, bo znowu ogniem zionie. Dobra, tamten padł i został jeden. Ktoś się tutaj śmieje, ale tu jeszcze jeden smoczek został. Tak, poproszę butelkę. Ja zaraz posłucham z chęcią, co ty mówisz, tylko muszę tego smoka jeszcze zabić. Dobra. To ty tak gadasz? Chyba ty. Kim ty jesteś? A, to ty, chyba wtedy dostałeś też od tamtego. Take this finger, my scale the jagged peak, face Bayle the dread, summon me. My limbs are limbs no more, my heart but a drake warrior and my soul yet. Okej, zgięty palec Igona. Czyli co, będę mógł go wezwać? Czekajcie, to będzie w grze wieloosobowej? Nie, w normalnym ekwipunku? W takim razie zgięty palec Igona. No dobra, są zgięte palce, palec oszczepieńca, gnijący palec, pomarszczony palec. Trochę tych paluchów jest. Nie, może jak będziemy na górze, to spróbujemy go wezwać. Jak rozumiem, teraz będziemy chodzić wyżej, czyli tutaj będzie ten Bayle, na samej górze. Na wyszczerbionym szczycie. Aha, zobaczcie tutaj. O kurczę. Dobra, zobaczymy, czy ja teraz się tam dostanę. Jeśli tak, no spróbujemy z nim zawalczyć. Nie powiem, czy dałoby się jakieś ognisko. Czerwony kwiat pól granitu. Nic mi to nie mówi. Dobra, jedziemy wyżej. Się boję, co będzie po drodze. No, na razie jest aż za spokojnie. Jakiś kamień leci na to. Sobie poleciał. O, leci drugi. Hehe. Dobra, udało się wymanewrować kamyczka. Odłamy go z drzewa kolejny. Tak nam dają, jakby ta walka z Baylem była dość ciężka. Z tym smokiem. Czy on będzie tutaj już? Nie, no to jest zwykły smok. To nie jest Bayle. Nie uwierzę. Taki malutki smoczek. Senessax, starożytna smoczyca. O, kojarzę cię. O kurcze. Nie spodziewałem się, że tutaj będzie aż tyle smoków. I niektóre nam właśnie dobrze znane te smoki są. Dobra, bijemy ją. To, żeśmy ją pobili. No niestety. Niestety, bardzo mocna ta smoczyca się wydawała. W porównaniu do pozostałych smoków, z którymi dzisiaj walczyliśmy, to ona wydawała się już ciekawsza. Na pewno. Senessax, tak się nazywała. Dobra. Czy ja mogę tu wezwać kogoś? Mogę niby, no ale spróbujmy sami. Weźmy nasze dusze, na wszelki wypadek. Okej, przed tym trzeba będzie przeskoczyć, prawda? Okej, to nas rzuciło od konia. No ale to, sobie wjedziemy z powrotem, prawda? Dobra. Kłóciłbym się, że to mnie naprawdę trafiło, ale niech będzie. Ten drugi atak moim zdaniem powinien nie wejść, bo byłem już pod tym smokiem. No ale niech będzie, że to mnie trafiło. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie, w takim wypadku. To lecimy. Oczywiście spróbuję znowu bez pomocy, ewentualnie z tym lepszym eliksirem. No dawaj. Może na ogonie musieliśmy? Po prostu jakoś. No dobra, to spróbujmy sobie jeszcze raz na niego pójść. Na nią właściwie, bo to smoczyca. Zastanawiam się, może sobie eliksir po prostu walnijmy, żeby być troszeczkę silniejszymi. Może walkę z konia zamiast tego naszego, co nas leczy. No spróbujemy. Może teraz to będzie to podejście. Może tutaj gdzieś pod nogami mu bardziej siąść. Dobra, już dostaliśmy oczywiście. Okej. No zachowuj się jak normalny smok, to będzie łatwiej na pewno. A może tak pod nogami mu będziemy manewrować? Patrzcie, chyba się troszeczkę zaciął. To dobrze. Dobra, jakoś go tam ciachamy teraz. Okej, tylko teraz najgorzej. Okej, ja się wyleczę nam konia, żeby nam nie padł teraz na hita, bo widziałem, że tam już ciężko z tym było. Dobra, wchodzimy pod niego. Jak to mnie tam trafiło niby? A znowu się wyleczmy. No wstawaj, Wstawaj znowu! dawaj, daj radę. Dobra, żyjemy. Wjeżdżamy pod niego oczywiście. Znaczy ten prąd jest taki irytujący. No i nas zabił. Kurde no, ciężko idzie. Naprawdę ciężko. Nie spodziewałem się, że smok nam sprawi aż tyle problemów. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz. A, łyknijmy sobie ten eliksir. Może będziemy trochę lepsi. No i zobaczymy. Kolejne podejście. Chodź tu. Dobra, weźmy sobie przy okazji. Nie wiem, co nas do końca tutaj trafiło. Jakiś piorun, ewidentnie zabłąkany. A, walnijmy go po ogonie, jak już go tak wystawia. O, Gdzie ty tam lecisz? Tam poleciałeś. Dobra, chodź tu. Dobra, będzie zieloną znowu ogniem. Ale mamy to uniknięte. O, jak nas to trafiło. Dziwnie, ale dobrze, nic się nie dzieje. Walczymy z nim dalej. Na razie jest spoko. A trochę się chyba zaciął. Nie narzekam oczywiście. Dobra, tu nas ściągnął z konia, ale spoko, mamy dużo życia, więc nie robi nam to problemu. No, mogłem tutaj się nie dać trafić. O, miecz mu zniknął pod ziemię się zapadł. O, weszło w końcu to krwawienie. Zastanawiam się, czy to w ogóle działa. Okej, udało się. Dobra, uciekamy. O, ściął nas z konia. Dobra, żyjemy. Chodź, koniu. Pół HP-ków już za nami. Dobra, wyleczmy się. Dobra, tylko spokojnie teraz, spokojnie. Między nogami, manewrujemy go. On jest zagubiony, super, o to chodzi. Jak najdłużej, tak. A będzie, o, będzie zionął ogniem. Spadamy, spadamy. Dobra, zginął wreszcie. Chodź tu. Dobra, i pod nogami oczywiście manewrujemy. O ty, chodź tu, uciekamy, 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 nie, zostaw nas. Dobra, koń nam zginął, ale my żyjemy. Dobra, super, 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 super jest, dobrze. Jeszcze raz się wyleczę. I pod nogami, pod nogami, pod nogami. Jest, padł, krwawienie. O, jejku. No, i to jest wyzwanie, które lubię. Ponury kamień kowalski, normalny kamień kowalski. Uff. Uff, uff. No naprawdę ciężka walka. Ta się bojasz, co będzie z tym Baylem. Jak tutaj taki zwykły niby smok, a nam tyle problemów sprawił. Ale rzeczywiście mocny był skurczybyk. Bardzo miał dużo życia. O, jacie. No niezła zabawa. Naprawdę niezły przeciwnik, to aż się boję. Co tutaj dalej? Czy już będzie ten? No niby już dochodzimy powoli. Mam nadzieję, że będzie przed tym ognisko. Bo jak nie, no to będzie niezły hardcore, żeby to z kolejnym smokiem walczyć. Patrzcie, one tu leżą położone. O kurde. No zapowiada się ciekawie. Dajcie jakieś ognisko, proszę. Jest, całe szczęście. Ależ to wygląda. Oj, dobra, powiem wam szczerze, że ja już mam na dzisiaj dość. Ten smog mnie okropnie wymęczył, ten ostatni. I ogólnie, no dzisiaj dość ciekawe, dużo walk z tymi smokami. No taka smocza góra można by to nazwać. No i zobaczymy, dojdziemy do tego Baylego. Dziś w następnym odcinku, tak mi się wydaje, no bo jesteśmy już blisko. Dużo smoków w każdym razie. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Zostawcie suba i lajka i łapkę w górę, jeśli wam się odcinek podobał. Rozproszyły mnie te latające smoki, nie wiem czy widzicie jak tutaj latają. No nieźle. Dobra, trzymajcie się ciepło, do następnego. Na razie, hej!